Za aborcją czy pan jest? A co to jest aborcja? Aborcja? Tak. No, usuwanie płodu. Zabijanie, tak? No pewnie, zabijajcie się, jak wam się podoba i nic. Czyli jest pan za tym? Wybić wszystkich i już. Ale to taki sarkazm chyba z pana strony. Taki sarkazm Załóżmy, chyba. Załóżmy, że tak. Mhm. A to dlaczego pan tak myśli w ten sposób? Ludzie nie wiedzą, na czym im dupa jeździ, wie pani? Mhm. Tak, no. Rozumiem. No. Czyli, że wymyślają już po prostu. Tak, tak. Bóg wie co. No. A to czemu ludzie tak wymyślają? A to nie wiem, to pani powinna powiedzieć. Pani z ludźmi rozmawia. Rozumiem, ale oni właśnie sami nie wiedzą, nie chcą mi powiedzieć. No to jak no pytam... To, no to wie pani, to trzeba się zastanowić, no. Czy to wszystko ma sens? Mhm. Po co w ogóle ludzie istnieją, skoro na żądanie można zabić takiego człowieka? Bo to jest... Jest konstytucja, mówi, że trzeba bronić życie od poczęcia, prawda? Tak jest zapisane. No tak, no bo mamy problem demograficzny generalnie w Polsce. No, można Ukraińców zaprosić, z Kazachów, Arabów. A czyli jest pan za tym, żeby imigrantów przyjmować? Proszę. Też sarkazm, jak to pani określa. No, wtedy będzie ciekawie. Będzie to samo, co w Szwecji się stało dwa dni temu, prawda? Tak. Fajnie będzie. Nie podejdzie taki gnojek, pani zrobi pół. A zresztą się premierzy, różni inne ministry, tak? Będą żałować, kwiatki. Mhm. Ale pani pójdzie sobie tam, czy ja, czy chce. Mhm. To na tyle, no. Dziękuję. Dziękuję bardzo w takim razie.